ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 36. W zasadzie to według planów chodziło o to, aby dziadków z tego właśnie poboru to konkretnie ośmieszyć. No i następnym do odstrzału był Dariusz. No i on z plecaka tałataństwo na stół i zamiast szelek sołdata do wieszania sobie oporządzenia na klacie, to wyciągnął kilka pasów do pończoch. No i to takich z żelaznymi, nazwijmy to, żabkami oraz dwie pończochy i eleganckiego, bo wystruganego z szarego mydła wielkiego kutasa. Heniek zdębiał, a Piasek to aż krzyknął: o ja pierdolę! Po czym wraz z Łukaszem wybuchnęli takim śmiechem jak naród podczas naprawdę dobrej komedii w kinie. Kwatermistrz zadał bardzo poważne pytanie skierowane do Płetw. Co tu się u niego na kompanii odpierdala? Płetwa za nie mówił. Dariusz jednak gmerał w tym plecaku, gmerał, ale no szelek to już nie wygmerał. No za to minął, no to miał naprawdę rasowego kretyna przy gromkim śmiechu jego kumpli z fali. Kwatermistrz już mocno wkurwiony nakazał podchodzić szybko następnemu. No co jak co, mimo że przed chwilą rechotali z Dariusza, no to teraz dziadki z trwogą już patrzyli na te swoje plecaki, sami nie wiedząc, co i oni tam mogą znaleźć. Kazik był następny. Szelki były, troki były, mnaszka też była, otworzona i wszystko w niej było ok. Odetchnął, mając chyba jeszcze w pamięci gówno w mnaszce podczas wiosennego apelu. Następnie podaje manierkę, czyli taką blaszaną flaszkę, a Heniek, jak na szefa kompanii przystało, odkręca ją, aby sprawdzić, czy jest czysta. I zajrzał, no i coś jakby tam z nią nie tak było. Spojrzał na kwatermistrza, potem na płetwę i ponownie na Kazika, no i coś mocno poczerwieniał. Wyglądało na to, że chce ją zakręcić i jak najszybciej odstawić, ale... Coś pan tam kurwa znalazł. Coś pan znalazł, no prawie krzyknął kwatermistrz. Co tam kurwa jest? No i Heniek z niechęcią, ale odkręcił manierkę i ją odwrócił. No a z niej na stół wypadło, a bo ja wiem, no może tak z 10 wypełnionych jakimś płynem i zawiązanych na supeł prezerwatyw. Co ciekawe, wszystkie opisane imiennie flamastrem, czyje z nich są czyje, a były to imiona naszych dziadków na kompanii, oprócz Tadeuma i Kazika. Kwatermistrz dostał już konkretnego pierdolca, krzycząc, że to już są kurwa szczyty. Nie dodał jednak, jakie są to szczyty i czyje, oraz czy na te szczyty to włażą najebane górale, czy też z nich spadają jak są trzeźwe. No tego kwatermistrz nie powiedział. Padło jednak dodatkowe pytanie, czy Kazik to w cywilu czasami nie był inseminatorem lub może ktoś z jego rodziny kimś takim jest, skoro on używane kondony do manierki zbiera. Kazik zaprzeczył, aby inseminatorem on był, no bo on był ślusarzem, a i ojciec też inseminatorem nie jest, bo on to kowal na warsztatach PKS-u jest. Zaczął się kretyńsko tłumaczyć, że to nie jego i on to o niczym nic nie wie, a w ogóle to on czegoś takiego nawet nie używa. Na co Łukasz stwierdził, że znawstwem, że ludziska, no to różne trofea zbierają. Jedni znaczki, pudełka po zapałkach, łby upolowanych zwierzaków na ścianach wieszają, a inni to może i kondony w pokoju gościnnym na ścianach mają. Każdy człowiek ma jakieś tam swoje, kurwa, kółko zainteresowań. Wyjaśnienia Łukasza nie wywołały jednak jakiegoś tam zrozumienia czy też euforii. Wywołały jednak groźne spojrzenie płetwy i kwatermistrza. Łukasz zamilkł. Następny był Zenek. No nie powiem, ale łapy to mu się trzęsły, otwierając plecak, no bo i on nie był pewny, co tam znaleźć może. Widać było jego wielką ulgę, gdy w plecaku niczego nie brakowało. A i nie było niczego wywołującego zamieszanie. Wszystko grało i buczało. Już skubaniec myślał, że wszystko jest ok, gdy nieszczęśnik zajrzał do maski przeciwgazowej. Zamiast jednak rury do maski, to miał kawałek rury, ale takiej od odkurzacza, z której to wystawała jakaś szmata. Szmatę wyciągnięto,
a ona okazała się damskimi i to zafajdanymi konkretnie gaciami. Kwatermistrz zdębiał, zadając Zenkowi pytanie, czy on naprawdę ma satysfakcję wciągając powietrze przez takie zasrane gacie do maski. Zenek nie odpowiedział na pytanie zadane przez bądź co bądź wysokiego stopniem przełożonego. No ale zdziwienie na ryju to miało totalne. Kwatermistrz darł się w niebo głosy, że to jest banda konkretnie popierdolonych erotomanów i zboczeńców, którzy to na sam widok słowa dupa napisanego na płocie to by sobie z kutasów wyciągali drzazgi. Zapowiedział nawet, że do tych zatrudnionych przed wojskiem to wyśle konkretne opinie do ich zakładów pracy. I w ogóle to darł się strasznie. Reszcie dziadków darowaliśmy. A co? Wystarczyły nam ich miny, które mówiły wszystko, co jeszcze potrafimy, nie daj Boże, i im odpierdolić. Co ciekawe, Grażynka nie wzięła od nas ani grosza. Albowiem, gdy dowiedziała się, jakim skurwielcem był Tadeum, to skasowała go na ewentualny zabieg usunięcia ciąży. No i Tadeum zapłacił i Bogu dziękował, że jego rodzina nie musiała nawet jej poznawać. Józek obiecał Grażynce, że jakby co, to ze swoim proboszczem może pogadać nawet o jej ewentualnej beatyfikacji jeszcze kurwa za jej życia. Flaszki jednak wzięła. Lotem błyskawicy rozniosło się, jakie to atrakcje były podczas apelu mundurowego na rozpoznawczych. Sława naszych dziadków przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Liczyliśmy się z odwetem z ich strony, ale po pierwsze, mieli za mało czasu, aby się odegrać, a po drugie wiedzieli, że już się nie damy. Nawet nie próbowali cokolwiek wywinić. Dziadki odeszli do cywila przy salwach śmiechu kumpli z ich poboru z armii, a my staliśmy się wickami, a o stażu w armii to świadczyły poluzowane już pasy na brzuchach. Doszło trzech sierściuchów z wiosennego poboru po szkółkach, którzy jechali rejony. Ale ogólnie to teraz my czekaliśmy na kociarstwo. Nowo nominowane dziadki nawet nie próbowali wprowadzić jakichś swoich rządów, bo i było ich za mało, a poza tym sami dostali ostro po zaworach. No i w zasadzie to czuli przed tą naszą całą ekipą respekt, a my mogliśmy wreszcie rozwinąć w pełni skrzydła. Do jednostki w charakterze kociarstwa trafiło dwóch moich kumpli z cywilnej ekipy. Pierwszy to Marek, gość zacny, po mnie druga gitara naszej ekipy. Miał również jak ja chłopisko talent do solówek. Uzupełnialiśmy się w cywilu, cudownie szarpiąc druty naszych instrumentów, tworząc istne koncerty przy gorzałce i ognisku na rajdach czy na spływach kajakowych po Mazurach. Czuł skubaniec muzeum, może i nawet piętami czuł, przez co nigdy w naszej ekipie nie występował problem z brakiem panienek. Problem to raczej miało rodzicielstwo tych panienek, widzące z kim te ich królewny się zadają. A panienki to piszczały z radości i balowały z dami, no powiedzmy, że czasami i na ostro. Marek w zamierzeniach wojennych miał zostać czołgistą, czyli na początku ładowniczym, a po roku taki ładowacha dostępował zaszczytu, aby stać się działonowym. W gazolach, czyli czołgistach, było przejebane. No ale cóż, przydział to przydział. Drugim z ekipy był Szparaga, inaczej Walnek. Gość popierdolony był konkretnie. Szparadze w zasadzie to niczego w życiu od maleńkiego nie brakowało. Był oczkiem w głowie mamusi, która była najbardziej kasiastą babą w okolicy. No bo i łeb do interesów to ona miała nieziemski. Co prawda miał Szparaga trzech starszych braci i siostrę, ale każde z jego rodzeństwa to było z innego ojca. Każde jednak było przez mamusię konkretnie już ustawione. A Szparaga od dzieciaka dosłownie srał kasą. Podczas swojego krótkiego życia Szparaga zaliczył wszystkie możliwe szkoły podstawowe i średnie w całej okolicy. Z tego co mówiła jego matka, we wszystkich placówkach oświatowych spotykał na swojej drodze niekompetentnych nauczycieli. Skończył edukację z papierami montera linii telefonicznych. Matka Szparagi słynęła z tego, że kupowała samochody w Peweksie i zaprzyjaźniony taryfiarz robił u niej za kierowcę. Jako, że Waldek 11 razy oblał egzamin na prawko, to matula załatwiła mu przedpoborowy kurs na prawo jazdy. A tuż po nim Szparaga trafił do armii, no bo coś mocno matkę na jakiejś tam kasie wyrolował. Matka się skurwiła do WKU, cynk dała komu trzeba i poszedł Szparaga w kamasze. Jak wielkim było błędem powołanie Szparagi do armii i to jeszcze na kierowcę, no tego to w snach nawet kurwa myszy w chałupie Jaruzelskiego nie miały.